Jestem bibliofilem i lubię pamiątki naszej historii. Często odwiedzam antykwariaty warszawskie i jakiś czas temu udało mi się znaleźć najstarszy egzemplarz Gazety Polskiej. I w związku z tym, nie namyślając się, kiedy zauważyłem, że jest to egzemplarz z drugiego miesiąca powstania listopadowego, nabyć. I wiem, że redaktor Sakiewicz bardzo lubi stare egzemplarze Gazety Polskiej. Z przyjemnością, ponieważ od lat się przyjaźnimy, prezentowałem mu ten egzemplarz, także historyczny i tak ważny dla historii naszych Polaków. Jest to numer Gazety Polskiej z 31 stycznia 1831 roku. Od dwóch miesięcy trwa powstanie listopadowe, które doprowadziło do wyzwolenia Warszawy. Polskie wojska wyparły daleko rosyjskie i przez ponad rok Warszawa jest wolna. Można wydawać wolną prasę. Gazeta Polska, która wychodziła od 1826 roku, może się ukazywać bez cenzury. I pierwszy tekst w Gazecie Polskiej jest poświęcony Komitetowi do Przejrzenia Papierów Policji Tajnej ustanowionemu, który ujawnia rosyjskie aktywa w Warszawie. Czyli taki pierwszy IPN, który powstał przy porywie wolności, ujawnia tajne akta służb rosyjskich. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, nic się nie zmieniło. Ciągle zajmujemy się tym samym.